Thank you very much. Bardzo, bardzo wam dziękuję. And it's a delight to be here with you at this ASI Europe program. Jest czymś bardzo dobrym być tutaj z wami na tym programie ASI Europe. And I want to also greet those who may be watching online. I jeszcze chciałem przywitać tych, którzy oglądają przez internet. There are about 10 times more people that are actually watching online than are live in the building. 10 razy więcej ludzi ogląda przez internet niż tych, których tutaj jest na miejscu. For some who might be wondering, dla tych, którzy się zastanawiają, this is an ASI meeting. To jest spotkanie ASI. And ASI is it's Christian business people that are learning about how to share Christ in their workplace. Organizacja ASI zrzesza ludzi biznesu, którzy chcą dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy. And so I want to thank those in Europe that are inviting us to this program and hosting this. Więc chcę podziękować tym, którzy zaprosili nas i którzy ten program zorganizowali. Again, my wife and I are very much enjoying being here in Poland, the first chance I've had to preach here. Moja żona i ja bardzo cieszymy się, że możemy być tutaj z wami. To jest pierwszy raz, kiedy mogę tu być i głosić poselstwo. And I want to thank also David for my translator for helping. So i również Dawidowi, że pomaga z tłumaczeniem. Hard to translate things for yourself. Huh? That is very hard. Thank you. So tonight we're going to be talking about a subject dealing with the law and the lions. Więc dzisiaj będziemy zajmować się tematem prawo i lwy. And the story we begin with is from the book of Daniel chapter 6. Historia zaczyna się w rozdziale 6 Księgi Daniela. Many children have heard this story in church before. Wiele, wiele dzieci słyszało tą historię jeszcze na szkółce sobotniej w kościele. The Bible tells us that Daniel had been in the country of Babylon for many years. Biblia mówi, że Daniel był w Babilonie już w tym czasie przez wiele, wiele lat. And when the Persian kingdom conquered the Babylonian kingdom, i kiedy Persowie podbili Imperium Babilońskie, the Persian governors and politicians, perscy władcy i politycy, they wanted to get rid of Daniel. Chcieli pozbyć się Daniela. Because the king of Persia, Darius, ponieważ król Persji, Dariusz, he was so impressed with Daniel's ability and administration, był pod takim wrażeniem tego, jakim sprawnym administratorem jest Daniel, he wanted to put him in charge of the whole kingdom, że chciał mu dać pod władanie całe królestwo. But this really bothered the other Persian leaders in the kingdom. Ale innych liderów królestwa perskiego bardzo to niepokoiło. And they wanted to get rid of Daniel. I chcieli się go pozbyć, Daniela. They tried to find something wrong with him. Chcieli znaleźć w nim coś, co byłoby nie w porządku. They spied on him. Śledzili, szpiegowali go. And they found that he was faithful in everything he did. I zobaczyli, że on jest wierny we wszystkim, co robi. He was an honest man of integrity. Był takim szczerym człowiekiem, który był sprawiedliwy. It says they could find no fault with him. Powiedziane jest, że nie mogli znaleźć nic złego w nim. This is what Pontius Pilate said about Jesus. He said, I find no fault in him. To samo Pontiusz Piłat powiedział względem Jezusa. Nie znajduje w nim nic. But then they had an idea. Ale później wpadli na pomysł. They knew that Daniel was very dedicated to God. Wiedzieli, że Daniel służy z oddaniem Bogu. And he would faithfully pray 3 times every day. I on modli się 3 razy dziennie, gorliwie modli się do swojego Boga. So they went to the king of Persia. Więc poszli, udali się do króla Persji. And they persuaded him to write a law. I przekonali go, żeby napisał takie prawo. That nobody should pray to anybody but the king for 30 days. Że nikt nie powinien, nie może, nie wolno nikomu modlić się do kogokolwiek innego poza królem przez 30 dni. I don't think Darius wanted to sign that law at first. Wiecie, nie wydaje mi się, żeby Dariusz chciał podpisać takie prawo na początku przynajmniej. But they said, oh no, it'll make the kingdom stronger. Ale oni go przekonywali, nie, słuchaj, królestwo będzie silniejsze. More loyal to the king. Ludzie będą ci bardziej lojalni.
So the king signed the law. Więc król w końcu podpisał prawo. But then they knew that they would find Daniel praying. Ale wiedzieli jedno, że znajdą Daniela znowu na kolanach, znowu będzie się modlił. Daniel knew about the law. Daniel wiedział o tym prawie. That if he was caught praying to anyone but the king for 30 days, wiedział, że jeżeli zostanie złapany na modlitwie do kogokolwiek innego poza królem w ciągu 30 dni, he was going to be thrown to the lions. To zostanie wrzucony do lwów. So what would you do? Co byście zrobili w takiej sytuacji? Every day for years. Z każdego dnia przez lata. The people in Daniel's neighborhood. Ludzie, którzy w Daniela otoczeniu żyli. They saw his windows open 3 times a day. Widzieli, jak jego okno otwiera się 3 razy dnia. They saw this old man get down on his knees. I już wtedy tego starszego człowieka, and który he would pray klęka towards Jehovah in Jerusalem. I modli się do Boga Jehowy do Jeruzalem. Then everyone heard about the king's law. No, słyszeli o królewskim prawie. They wondered, what is Daniel gonna do? I zastanawiali się, co takiego zrobi teraz Daniel. But in the morning, ale rano, o poranku, as he had always done, tak jak on zawsze to czynił, he went to his upper room, on udał się do swojego pokoju na górze, where everybody could see him, gdzie wszyscy mogli go dobrze widzieć. He opened his door, his windows, otworzył okna. He got on his knees, uklęknął. And then he prayed out loud, i modlił się głośno. To God. And he prayed towards Jerusalem. Modlił się do Boga, modlił się też w kierunku Jeruzalem. Because this is what Solomon said you should do. Bo tak powiedział król Salomon, tak masz czynić. If they were carried to a foreign land. Jeżeli odprowadzą cię w niewolę do obcych państw. He said pray towards the temple. To módl się w kierunku świątyni. Well, he did it 3 times that day. On to czynił 3 razy tego dnia. Daniel read in the Bible. Daniel przeczytał w Biblii. Where King David said. Gdzie król Dawid powiedział. Psalm 55, verse 17. W 55 psalmie, w wersecie 17, Dawid morning, powiedział, evening and at noon will I pray. Że będę się modlił rano, po południu i wieczorem. Well, it says Daniel knew this. He went to his upper room and he prayed. Jest powiedziane, Daniel o tym dobrze wiedział, dlatego tak zrobił, udał się do swojego pokoju i modlił się. He had always done since he was a child. Tak jak zawsze robił, od kiedy był małym dzieckiem. Well, they went to the king and they said, Daniel is disobeying your law. Udali się do króla i powiedzieli, o królu, Daniel sprzeciwia się twojemu prawu. He was sorry he'd written the law now. Królowi było teraz bardzo przykro z tego powodu, że podpisał to prawo. And the king labored till the going down of the sun to try to save Daniel. I aż do zachodu słońca król robił absolutnie wszystko, żeby Daniela uratować. But they reminded the king. Ale oni przypomnieli królowi. No law of the Medes and the Persians can be changed. Żadnego prawa Medów i Persów nie wolno zmienić. So the king had no choice. Więc król nie miał wyboru. He could not even change his own law. Nie mógł zmienić nawet prawa, które sam wydał. So he brought Daniel to the lion's den. Więc przyprowadzili Daniela do lwiej jamy. And you read about this in Daniel 6, verse 16. I w szóstym rozdziale Księgi Daniela, w 16 wersecie czytacie. So the king gave the command and they brought Daniel and they cast him into the den of lions. Więc król wydał rozkaz i przyprowadzono Daniela do lwiej i wrzucono go do lwiej jamy. But the king spoke and said, Daniel, your God who you serve continually will deliver you. Ale król powiedział do niego, twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, wyratuje cię. This is where the title for the message comes. Oto skąd mamy ten tytuł. About the law and the lions. O prawie i lwach. Daniel was willing to go to the lions instead of breaking God's law. Daniel wolał zmierzyć się z lwami, głodnymi lwami, niż złamać Boże prawo. And the king said, "Your God that you serve continually will deliver you." I król powiedział, twój Bóg, któremu ty ciągle służysz, on cię wyratuje. So Daniel spent the night with the lions. Więc Daniel spędził noc z lwami. But they did not hurt him. Ale one nic mu nie zrobiły. Early in the morning. Rano wcześnie. The king came to the lion's den. Król przychodzi do lwiej jamy, do tam gdzie były lwy. And he said, Daniel, servant of the living God. I woła Danielu, sługo Boga żywego. Has your God been able to deliver you from the lions? Czy twój Bóg cię uratował od lwów? He said, Lord, he said, my majesty, God has sent his angel and shut the lion's mouth. O królu, tak, Bóg zamknął paszczę lwów. Daniel believed in God and he was delivered. Daniel wierzył Bogu i został wyratowany.
And we're going to face the same questions in the last days. I w czasach ostatecznych będziemy również takie same doświadczenia przeżywali. You might wonder, what does the law of God have to do with prophecy? Możemy zastanawiać się, zadać sobie pytanie, co prawo ma związanego z prawo Boże ma związanego z proroctwami? Revelation chapter 12 verse 17. Ale objawienie w rozdział 12, 17 werset. The dragon was wroth with the woman. A smok rozgniewał się na kobietę. And he went to make war. I udał się, aby czynić wojnę. With the remnant of her seed. Z pozostałością jej nasienia. That keeps the commandments of God. Które zachowuje przykazania Boże. And has the testimony of Jesus. I ma świadectwo Jezusa. Revelation 14, verse 12. Objawienie, znowu Księga Objawienia, 14:12. Says, here is the patience of the saints. Mówi, oto wytrwanie świętych. Here are those that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Oto ci, którzy zachowują przykazania Boże i wiarę Jezusa. Revelation 22:14. Objawienie, Księga Objawienia, 22 rozdział. This is the last chapter in the Bible. To jest już ostatni rozdział Pisma Świętego. Blessed are those that do his commandments, his law. Błogosławieni są ci, którzy zachowują jego przykazania, that they jego might prawo, enter through the gates of the city, aby mogli wejść do miasta przez bramy. And eat from the tree of life. I spożywać z drzewa żywota. You see, in the last days there is going to be a beast power. Widzicie, w tych ostatnich momentach historii Ziemi będzie ta moc, ta bestia. That will try to force all of the world, która będzie próbowała zmusić cały świat, to obey the laws of the beast instead of the laws of God. Aby zachowywać prawa bestii zamiast prawa Bożego. We need to know what the Bible says about the importance of God's law. I dlatego musimy wiedzieć, co Biblia mówi o tym, jak ważne jest prawo Boże. Because the devil hates the law of God. Dlatego, że szatan absolutnie nienawidzi prawa Bożego. So if you were here before, you remember I like to teach with a question and answer format. Na poprzednim wykładzie już słyszeliście, że pastor Doug lubi zadawać pytania i w ten sposób uczyć, abyśmy mogli lepiej zapamiętać. Okay, first question. Więc pierwsze pytanie. Can God's moral law or the Ten Commandments ever be repealed or changed? Czy Boże prawo moralne może być kiedykolwiek unieważnione? Jesus said albo zmienione. In Luke chapter 16 verse 17. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 16 rozdziale 17 wersecie. Now, I'm giving you a lot of scripture tonight. Wiecie, będziemy teraz wiele cytatów z Pisma Świętego. The references will be on the screen. Wszystkie będą na ekranie. If I turn to every verse, gdybyśmy mieli otwierać teraz każdy z tych cytatów, I have to cut the sermon in half. To musiałbym o połowę całe to kazanie, cały ten nasz wykład. So you need to write them down. Więc jeżeli potrzebujecie, piszcie je, zapisujcie. I want you to know this is all based on the Bible. Ale chcę jedno wam pokazać, że to, co mówimy, jest tkwi w Biblii, w Piśmie Świętym. Jesus said it is easier for heaven and earth to pass away than in one tittle to fail from the law. Pan Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminie, ale ani jedna kreska, ani jedna kropka z jego prawa nie. So if heaven is still there and if the earth is still there, wiesz, jeżeli ziemia jest istnieje, jeżeli niebo jest nad nami, God's law is still there. To Boże prawo wciąż jest ważne. Jesus said, although Bible says in Psalm 89 verse 34. Biblia mówi w 89 psalmie, 34 wersecie. My covenant I will not break or alter what has gone out of my lips. Mojego przymierza nie złamię, ani też nie zmienię tego, co wypowiedziałem. Now there are many laws in the Bible. Jest wiele praw w Piśmie Świętym. There were some civil laws, government laws. Były prawa, wiecie, dotyczące postępowania w narodzie. There were laws about farming. Były prawa dotyczące uprawy roli. There were health laws. Były prawa dotyczące zdrowia. There were laws about the sanctuary. Były też prawa dotyczące świątyni. But the main law the Bible is talking about here. Ale to prawo, o którym Biblia przede wszystkim mówi w tym miejscu, is called the Ten Commandments. To jest prawo zwane
10 przykazań. When God gave the 10 commandments, kiedy Pan Bóg dał 10 przykazań, He did something completely unique. Zrobił coś absolutnie unikalnego. It was the only time in history. To był jedyny moment w historii, God gathered the whole nation together. Kiedy Pan Bóg zebrał cały naród razem. And He spoke with His voice audibly. I przemówił do nich tak, że mogli to usłyszeć na własne uszy. And everybody heard Him. I każdy go usłyszał. And He gave these 10 commandments. I dał swoje 10 przykazań. And then He wrote them in stone. I później zapisał je na kamieniu. With His own finger. Swoim własnym palcem. This is the moral law for all humanity. To jest prawo moralne dla wszystkich ludzi. But you would be surprised. Ale bylibyście zdziwieni. Most Christians could not tell you what the Ten Commandments are. Większość chrześcijan nie potrafiłaby wam powiedzieć 10 przykazań. It should be very simple. Powinno to być bardzo proste. To learn 10 commandments. Powinno być prostym nauczyć się 10 przykazań. Children learn 26 letters for the alphabet. Maybe they're 28 in Polish, I don't know. I Polish, w języku angielskim mamy 26 liter alfabetu i dzieci uczą się ich od tak. But a lot of Christians don't even know what the Ten Commandments are. Ale chrześcijanie nie wiedzą nawet, czym jest 10 przykazań. Psalm 111, verse 7 and 8. Psalm 111, werset 7 i 8. All of His precepts are sure, they stand fast forever and ever. Wszystkie Jego nakazy są pewne, są trwałe, przetrwają na zawsze. In Malachi chapter 3, verse 6. Księga Malachiasza, 8:6. God says, I am the Lord, I do not change. Ja jestem Pan, ja się nie zmieniam. God's law, His Ten Commandments are eternal. Boże, więc widzicie, Boże prawo, Jego 10 przykazań jest niezmienne. Now, look what the Bible says about God and what the Bible says about His law. Więc popatrzcie teraz przez moment, co Biblia mówi na temat Bożego prawa i co mówi o Bogu. The descriptions the Bible gives about God are the same words He uses to describe the law. Sposób, w jaki Pismo Święte opisuje Boga, w taki sam sposób opisuje prawo. The Bible says God is good. Biblia mówi, że Bóg jest dobry. In Romans 7:12 it says the law is good. W liście do Rzymian jest napisane, że prawo jest dobre. The Bible says God is holy. Biblia mówi, Bóg jest święty. And it says the law is holy. I znowu mamy napisane, prawo jest święte. The Bible says God is just, He is perfect, He is love. Biblia mówi, Bóg jest doskonały, Bóg jest miłością, Bóg jest sprawiedliwy. And He says the law is all of those things, and there's the references you see. I możecie tutaj macie potwierdzenie tego, że to samo jest powiedziane o prawie Bożym. The Bible says God is righteous, He is truth, He is pure, He is spiritual. Biblia mówi, Pan Bóg jest sprawiedliwy, Pan Bóg jest prawdą, Pan Bóg jest absolutnie czysty, Pan Bóg jest duchem. He's unchangeable, He's eternal. Jest niezmienny, jest wieczny. And it says all of these things about the law. I to samo Biblia mówi też o prawie. So when you attack the law of God, you're attacking God. Więc wynika z tego, że kiedy zaatakujesz prawo Boże, atakujesz Pana Boga. The law of God is an expression of who He is. Bo Jego prawo jest wyrazem tego, kim On jest. According to the Bible, what is sin? Według Pisma Świętego, czym jest grzech? Jesus died to save us from our sins. Pan Jezus umierał na krzyżu, aby zbawić nas od naszych grzechów. Well, what is sin? Więc czym jest grzech? You can read, it says in 1 John 3:4. Możecie przeczytać pierwszy list Jana 3:4. Sin is lawlessness. Grzech to bezprawie. Sin is breaking the law of God. Grzech to jest złamanie prawa Bożego. The reason the devil hates the law of God. Powodem, dla którego szatan tak bardzo nienawidzi prawa Bożego, is because the law shows us what sin is, ponieważ prawo pokazuje nam, czym naprawdę jest grzech. And if we're aware of our sin, we go to Jesus for salvation from sin. I kiedy my uświadomimy sobie, czym jest grzech,
to idziemy do Pana Jezusa, aby nas uratował od naszego grzechu. The devil does not want us to think about our sins. Ale szatan nie chce, żebyśmy myśleli w ogóle o naszym grzechu. Because he doesn't want us to think about our savior from sin. Bo on nie chce tak samo, abyśmy myśleli o Jezusie, który może nas wyratować z tego Romans grzechu. Romans 3:20. Teraz list do Rzymian 3:20. For by the law is the knowledge of sin. Ponieważ przez prawo znamy grzech. When we look in the law of God, kiedy patrzymy na prawo Boże, it's like looking in a mirror, to tak jakbyśmy patrzyli w lusterko. We become aware of our sins. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z naszego grzechu. But the law cannot save us from sin. Ale prawo nie może nas uratować it shows od grzechu. Us what our sins are. Ono nam pokazuje, czym jest nasz grzech, jaki jest, że jesteśmy grzeszni. But God wants us to obey his law. Ale Pan Bóg chce, abyśmy zachowywali to prawo. Now we just read 1 John 3 verse 4. Czytaliśmy w pierwszy list Jana 3:4. What law is he referring to? I do jakiego, co do jakiego prawa on się tutaj odnosi? Look in Romans 7:7. Więc przeczytajmy teraz list do Rzymian 7:7. Jest For I would not have known sin except through the law. Ponieważ nie poznałbym grzechu, gdyby nie przez prawo. For I would not have known covetousness unless the law said you shall not covet. Bo nie wiedziałbym, czym jest pożądliwość, gdyby prawo nie powiedziało, nie będziesz pożądał. Thou shalt not covet is the tenth commandment. Więc chodzi tutaj o dziesiąte przykazanie. Nie Now, będziesz. There's a lot of problems with law breaking in the world today. Więc jest bardzo wielki problem dzisiejszego świata to właśnie łamanie prawa. Now, I don't know about television in Poland. Nie wiem jak co pokazują w telewizji w Polsce. But I imagine it's similar to television in the United States. Ale jestem przekonany, że jest to bardzo podobne do tego, co możemy oglądać w Stanach Zjednoczonych w telewizji. The statistics tell us. Statystyka mówi nam, that the average 18-year-old has witnessed 200,000 violent acts. I statystyka mówi nam, że człowiek, który dorósł do 18 roku życia, widział 200 tysięcy brutalnych scen. Including 40,000 murders by the time they're 18. W tym 40 tysięcy morderstw do momentu, kiedy ma 18 lat. In the videos, in the movies, and on the YouTubes. W filmach, na YouTubie, w różnych filmikach. There's lots of violence and law breaking. Jest bardzo dużo różnych zbrodni i łamania prawa. People's language is filled with immorality and cursing. Ludzie przeklinają. Jest mnóstwo niemoralności w tym. There was a website in America a few years ago. Kilka lat temu w Ameryce była taka słynna strona. It was called Ashley Madison. Nazywała się w domenie miała Ashley Madison. And it said, "Life is short. Have an affair. Break your marriage vows." Podtytuł był taki: życie jest krótkie, a czas na romans. Some Christian computer experts. Więc chrześcijańscy informatycy were very upset about this. Bardzo nie podobało im się, że taka strona jest, istnieje. So they hacked into the website. Więc zhakowali tą stronę. They stole all the information. W całą bazę danych informacji zebrali. And they said they needed to close down the website. I powiedzieli, albo zamkniecie tą stronę, or they were going to release all the names of the people that wanted to have affairs. Albo cała ta lista ludzi, która była w tej bazie danych, zostanie upubliczniona. Ashley Madison said, "We're not going to shut the website." Ashley Madison, właściciele, powiedzieli, absolutnie nie zamykamy tej strony. So this group of computer hackers released the information. Więc ta grupa hakerów, która dokonała tego włamania, udostępniła, upubliczniła te informacje. There were 37 million people that had signed up for the website. 37 milionów ludzi założyło konta na tej stronie. That were planning or thinking about having an affair. Myśleli o tym albo nawet planowali, aby właśnie wdać się w jakiś romans. And 5 million of them were women. 5 milionów z tego to były kobiety. You know what the seventh commandment says? Wiecie, co mówi siódme przykazanie? You shall not commit adultery. Nie będziesz tu dołożył. But nie we're dołóż. Surrounded with this in television and the movies and in our culture. Ale wielu nie widzi nic złego w tym, w telewizji, w filmach, ogólnie w naszej kulturze.
Now the most important thing is that Christian follows Jesus. Najważniejszą rzeczą jest to, aby chrześcijanie szli za Jezusem. What did Jesus do? Co czynił Jezus? Did Jesus keep the Ten Commandments? Czy Jezus zachowywał 10 przykazań? John 15 verse 10. Ewangelia Jana 15 rozdział 10 werset. Jesus said, I have kept my father's commandments. Jezus powiedział, ja zachowałem przykazania mojego Ojca. Jesus obeyed the law of God. Pan Jezus zachowywał prawo Boże. Let me tell you a little amazing fact. Pozwólcie, że taką ciekawostkę wam teraz powiem. You know what shrimp are? Wiecie, czym jest krewetka? I know Poland's not right on the ocean, but Wiem, że Polska nie leży nad oceanem, ale zapewne wiecie, czym jest krewetka. To są takie małe żyjątka w morzu, które ludzie lubią jeść. Kiedy ta krewetka tak płynie sobie przez ocean, they're often hit by the waves and the wind. Często wpada w fale i wiatr. And they get turned around. I odwracają się do góry nogami. But they always know how to swim right side up. They straighten themselves. Ale zawsze wiedzą, jak obrócić się we właściwym kierunku. You know how they do this? Wiecie, jak to robią? Every time a shrimp sheds his skin, za każdym razem, jak ta krewetka zmienia swój pancerz, they swim skórę, down to the water, to the beach, the sand, udają się na, muszą zejść, żeby to uczynić na plażę, na piach, and they get a little rock of sand, little piece of sand, i znajdują sobie jedno ziarenko piasku, then they stick it in a crack they've got in their head, i wkładają sobie to ziarenko piasku w taką małą szczelinkę, którą mają na głowie, and it helps them keep their equilibrium. I one w ten sposób wiedzą, potrafią balansować. It's called a status stone. To jest taka kamyczek statusowy. Well, there was a marine biologist. Był pewien biolog morski. He had an idea. Miał taki pomysł. He had an aquarium tank full of shrimp. Miał taki wielkie akwarium i tam pełno krewetek. And when the time came for them to shed their skin and get a new stone. I kiedy przyszedł czas, że miały zmienić to swoje okrycie i znaleźć sobie ten kamyczek, there was no sand in the aquarium. W tym akwarium nie było ani jednego ziarenka piasku. But he put these little iron pellets in there. Ale umieścił, made of steel, iron. Ale umieścił tam takie malutkie kuleczki metalowe. So the shrimp went down, they put a little piece of steel in their head, iron. Więc krewetki zeszły, znalazły sobie taką malutką kuleczkę i umieściły tam w tej właśnie szczelince. So then he put a big magnet on top of the aquarium. I później na akwarium założył taki wielki magnes. And he turned on the electricity. I uruchomił go. And the magnet came alive. I ten magnes się uruchomił. And all the shrimp flipped upside down. I wszystkie krewetki do góry nogami się odwróciły. And they were all in the aquarium swimming upside down. I wszystkie krewetki pływały do góry nogami w akwarium. And then he turned off the magnet. Wyłączył magnes. They all flipped over again. Znowu odwróciły się tak, jak powinny być. So then he got an idea. Wpadł na pomysł. He took another shrimp from another aquarium. Wziął krewetkę z innego akwarium. He had a normal rock, a regular rock in his head. Ta krewetka miała zwykłą ziarenko piasku. He dropped him in the aquarium with all the other shrimp that had the metal in their heads. Wrzucił tą krewetkę tam, gdzie były te wszystkie inne krewetki, które miały te malutkie kuleczki żelazne. And then he turned on the magnet. I znowu uruchomił magnes. All the shrimp went upside down. Wszystkie krewetki znowu do góry nogami. Except that one shrimp. Poza tą jedną krewetką. And they're all looking at him like he's crazy. I wiecie, te krewetki patrzą na tą jedną krewetkę i mówią, że zwariowała. They thought, who do they think this guy is? I pomyśleli sobie, kim, za kogo się ma ta jedna krewetka? Look at him, he's swimming upside down. Popatrzcie, on pływa do góry nogami. But in reality, they were all upside down. Ale prawda była taka, że one były, pływały do góry nogami. He was the only one that was normal. A on, ta jedna krewetka, to była jedyna normalna krewetka w tym całym akwarium. So we all need rocks in our head. Więc my nie potrzebujemy ziarenek piasku w naszej głowie. It's called the law of God.
nam to się nazywa prawo Boże. That's the only way you can swim right in this world. Dlatego że w tym świecie, żeby tak metaforycznie płynąć, most of the people in the world, their morals are all confused. Potrzebujecie prawa Bożego, bo w świecie ludzie są bardzo zamieszani, nie wiedzą and they're swimming upside down. I wiecie, pływają jak te krewetki do góry nogami, tak? Jesus is our example. Dlatego że Pan Jezus jest naszym przykładem. But most of the world thinks that Jesus was crazy. Dlatego większość świata uważa, że Jezus był wariatem. A Christian must follow Jesus. Chrześcijanin jednak podąża za and Jesus przykładem Jezusa. Kept the commandments. I Jezus dał przykazania. So how many people have sinned in the world? Więc ilu ludzi zgrzeszyło na świecie? All of us have broken God's law. Każdy z nas złamał Romans prawo 3:23. Boże. List do Rzymian 3:23. All have sinned and fallen short of the glory of God. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Now this is where it gets serious. I tutaj staje się bardzo poważne. We've all broken God's law. Bo jeżeli wszyscy złamaliśmy prawo Boże, you know what those laws are. Wiecie, jakie to są prawa? Do not worship other gods. Nie kłaniaj się innym bogom. Do not make idols and worship them. Nie czyń sobie żadnych podobizn, żadnych bożków i nie kłaniaj się im. Do not take the name of the Lord in vain. Nie bierz imienia Pana Boga nadaremno. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Honor your father and mother. Czcij swojego ojca i swoją matkę. You shall not kill. Nie będziesz zabijał. Do not commit adultery. Nie będziesz cudzołożył. Do not lie. Nie będziesz kłamał. Don't steal. Nie będziesz kradł. Do not covet. Nie będziesz również obmawiał. Ten commandments. To jest 10 przykazań, prosto. But Jesus said the Ten Commandments go deeper than just the action. Ale Pan Jezus powiedział, że przykazania idą dużo głębiej niż tylko pewne zachowania. Jesus said, if you're angry with your brother and you hate them in your hearts. Pan Jezus powiedział, jeżeli jesteś rozgniewany na swojego brata, siostrę, you're guilty of murder. To w tym samym jesteś winien morderstwa. You can look at a man or a woman and lust after them in your heart. Możesz patrzeć na kobietę czy mężczyznę i mieć pożądać ich w swoim adultery sercu. Adultery is not just an action, it's also an attitude in the mind. Bo cudzołóstwo to nie tylko taka, wiecie, jakiś czyn, ale to jest też coś, co dzieje się w głowie. The Bible says, "Blessed are the pure in heart; they will see God." Biblia mówi, błogosławieni czyści, czystego serca, oni będą oglądać. You can lie sometimes by just changing the truth a little bit. Możesz kłamać, zmieniając prawdę tylko troszkę. So many people have broken the law in their attitudes as well as their actions. Wielu ludzi złamało prawo Boże tym, co swoimi przekonaniami, swoim zachowaniem, so we've all sinned, niż swoim zachowaniem. Right? Więc złamali w swoim umyśle, a nie zachowaniem. What więc wszyscy zgrzeszyliśmy. What is the punishment for sin? Jaka jest kara za grzech? The Bible says the wages for sin is death. Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. The reason the people in the world are all dying is because of sin. Dlaczego umieramy, ludzie umierają na świecie, cały czas umierają przez wieki, dlatego że na świecie jest grzech, z powodu grzechu. God told Adam and Eve, if you disobey, you will die. Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy, jeżeli nie będziecie posłuszni prawu, umrzecie. And we know our lives are short. We are mortal. Wiemy, że nasze życie jest krótkie. Jesteśmy śmiertelni. But the penalty for sin is also eternal death. Ale jeszcze jest jedno. Kara za grzech jest wieczna śmierć. Jesus wants to save us from that death. I Pan Jezus chce nas od tej śmierci uratować. Now some people say the Ten Commandments are not necessary for New Testament Christians. Niektórzy mówią, że 10 przykazań nie jest konieczne dla chrześcijan nowotestamentowych. What does Jesus say about this? Wierzą tylko w Nowy Testament. Co Jezus mówi o tym? Jesus said, if you want to enter into life, keep the commandments. Jezus mówi, jeżeli chcesz wejść do życia, zachowuj przykazania. Now, I'm going to say that again. Ja chcę to jeszcze raz powiedzieć. Because these are the words of Jesus. Bo to są słowa Jezusa.
And I don't think they can be misunderstood. I nie sądzę, że można jakoś źle zrozumieć ten werset. If you want to enter into life, keep the commandments. Jeżeli chcesz znaleźć życie, chcesz żyć, zachowuj przykazania. God will never ask you to do something unless he's going to give you power to do it. Bóg nigdy nie poprosi ciebie, abyś coś robił, chyba że wcześniej da ci siłę, abyś mógł to uczynić. Jesus came to save us from our disobedience and to help us to follow him. Pan Jezus przyszedł, aby uratować nas z naszego nieposłuszeństwa, abyśmy mogli podążać za nim. Revelation 22:14, I already quoted this. Objawienie 22:14, już czytaliśmy ten tekst. Blessed are those who do his commandments. Błogosławieni są ci, którzy zachowują jego przykazania. Those who obey God are blessed. Ci, którzy zachowują przykazania Boże, są błogosławieni. Most of the problems I've had in my life happened from disobeying God. Większość problemów, które ja miałem w moim życiu, no były konsekwencją mojego niezachowywania prawa Bożego. When I was a young person, I lived a very wild life. Kiedy byłem młodym człowiekiem, żyłem naprawdę takim życiem, dzikim życiem. And I broke a lot of laws. I złamałem wiele praw. God's law and man's law. Boże prawa i ludzkie prawa. And I ended up in jail. I nawet pewnego dnia skończyłem w więzieniu. I lost my freedom from disobedience. Moja wolność została mi odebrana z powodu mojego nieposłuszeństwa. It's more blessed to obey God. Jest bardziej czymś bardziej błogosławionym być posłusznym Bogu. Again, Revelation 14, verse 12. Ponownie czytamy w objawienie, Księga Objawienia. Here is the patience of the saints. Tym się objawia wytrwanie świętych. Here are those who keep the commandments of God. Oto ci, którzy zachowują przykazania Boże. And have the faith of Jesus. I którzy mają wiarę Jezusa. So here's the big question. Więc oto to ważne pytanie. We all struggle with sin. Wszyscy mamy problem z grzechem. How is it possible to keep God's commandments? Jak możliwym jest w takim razie, aby zachowywać Boże przykazania? Bible gives us the answer. Biblia daje nam odpowiedź. In Romans 8, verse 3 and 4. W liście do Rzymian 8, 3 i 4. God did this by sending his own son. Bóg sprawił to, wysyłając swojego syna. He condemned sin in the flesh. Grzech w ciele unicestwił. That the righteous requirements of the law might be fulfilled in us. Aby sprawiedliwe wymagania prawa mogły być wypełnione w nas. He gives you a new heart. On ci daje nowe serce. And then when you love God, you want to obey him. I wtedy, kiedy już kochasz Boga, no to chcesz być mu posłuszny. All right, let me see, I'll ask you a question, you who are here. Pozwólcie, że tym, którzy są tutaj na sali, zadam pewne pytanie. How many of you have children? Jak wielu z was ma dzieci? Jak wielu z was ma dzieciaki? My hands up also. Super. Tak, pastor Doug też ma synów. Why don't you murder your children? Dlaczego byście nie zamordowali swoich dzieci? Do you not murder your children because you don't want to go to jail? Nie zabiliście swoich dzieci, bo nie chcecie iść do więzienia? You would murder your children except you don't want to go to prison. No, byście zamordowali swoje dzieci, zabili swoje dzieci, gdyby nie to, że chcecie iść do więzienia. That says you're not supposed to murder your children. No, bo jest prawo, które mówi, nie możesz zabić swoich dzieci. But you probably don't think about that law. Ale przecież wy nawet nie myślicie o takim prawie. Because you love your children. Bo wy kochacie swoje dzieci. You don't want to murder them. I nie chcecie ich zabić. Now you may think about it sometimes. It depends on your children. No, wiecie, czasem wam się wydaje, że jak są bardzo, bardzo niegrzeczne, że... But you get the point. Ale dobrze wiecie, o co chodzi. See, when our hearts are changed and we love God, więc kiedy nasze serca są odmienione we i don't want kochamy to do the things Boga, that hurt him. To nie chcemy robić tego, co go zrani. So all of the Ten Commandments, więc całe te 10 przykazań, are summed up in two laws. Są można podsumować w dwóch takich krótkich prawach. Jesus said, "You love the Lord with all of your heart." Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swojego z całego swojego serca. And you love your neighbor as yourself. I swojego bliźniego tak jak siebie samego. The first four commandments talk about our love for God. Cztery pierwsze przykazania mówią o naszej miłości do Boga. The last six commandments deal with our love for our fellow man. Pozostałe sześć mówi o naszej miłości do siebie nawzajem, do innych ludzi. If I love my neighbor, jeżeli ja kocham mojego bliźniego, steal his stuff,
Przecież mu nic nie będę kradł. Not gonna try and covet their house. Nie będę próbował pożądać tego, co on ma, domu jego. I'm not gonna lie to them or want to kill them. Nie będę próbował go okłamywać, nie będę próbował go zabić. Or take their spouse. Nie będę próbował posiąść jego żony. See, love is the fulfilling of the law. Dlatego, że miłość, when we see how much God loves us, i tak widzimy, jak bardzo Bóg nas kocha, we want to love him back. To my chcemy kochać go też. God helps us love other people. Pan Bóg pomaga nam kochać innych ludzi. Jesus even helps us love our enemies. Pan Jezus nawet mówi nam, abyśmy kochali swoich nieprzyjaciół. And that leads to obedience. I to prowadzi do posłuszeństwa. And this is what happens when we're converted. I oto co dzieje się, kiedy jesteśmy nawróceni, kiedy się nawracamy. He who has begun a good work in you, Philippians 1:6. W liście do Filipian 1:6 czytamy, ten, który zaczął w nas tą dobrą pracę. He will complete it until the day of Jesus Christ. On ją dokończy aż do dnia Pana Jezusa Chrystusa. I can do all things through Christ who strengthens me. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Now everybody is tempted to disobey. Każdy jest kuszony, aby być nieposłuszny. Jesus was tempted by the devil. Pan Jezus był kuszony przez szatana. But he resisted every temptation. Ale on odrzucił oparcie każdej pokusie through the power of the word, przez moc słowa and because of his love for the Father. I przez swoją miłość do swojego Ojca. If we're spending time talking to the Lord in prayer and reading the word, jeżeli my spędzamy czas rozmawiając z Bogiem i czytając słowo jego, we will have power to resist temptation. To na pewno będziemy mieli też moc, aby przeciwstawić się tym wszystkim pokusom dookoła nas. Now some people get confused about the covenants. Niektórzy nie mogą zrozumieć tego przymierza. You know, when you hold your Bible, jeżeli tak uchwycicie swoją Biblię teraz, let me just find this for you so I can illustrate it. There we go. That's close enough. Pozwólcie, że znajdę. O, gdzieś tutaj. All right. This is the New Testament. To jest Nowy Testament. Or in English you'd say New Covenant and Old Covenant. W języku angielskim mówimy Nowe i Stare Przymierze, tak? 3/4 of the Bible is the Old Testament. 3/4 Biblii to Stary Testament. And approximately 1/4 is the New Covenant or New Testament. 1/4 to Nowy Testament, Nowe Przymierze. A covenant is an agreement. Więc przymierze to jest taka umowa. The old covenant, stare przymierze, you find it in Deuteronomy chapter 4. W Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 4, tam je możecie znaleźć. God says, I gave you my covenant, which I commanded you to perform. Pan Bóg mówi, ja dałem wam moje przykazania, abyście even mogli je czynić. Even 10 commandments. 10 przykazań. See, God spoke to the Jewish nation. Więc Pan Bóg przemówił do narodu żydowskiego. And he said, I am the Lord your God who saved you from slavery. I powiedział tak, ja jestem wasz Bóg, który wyratował was z ziemi niewoli. And he said, here is my law. And he spoke the 10 commandments. I powiedział, oto moje prawo. I dał im 10 przykazań. And the people promised, all that God has said, we will do. I ludzie obiecali, tak, tak, wszystko co Bóg powiedział, będziemy czynić. They made an agreement and a promise to God. Oni z Bogiem zrobili taką umowę, tak? Taką obietnicę złożyli Bogu. But they broke the agreement. Ale oni złamali tą obietnicę. In fact, while Moses was on the mountain getting the Ten Commandments, faktycznie to jeszcze kiedy Mojżesz był na górze i odbierał te 10 przykazań, the people made a golden calf and began to pray. To ludzie uczynili sobie złotego cielca i zaczęli się modlić do tego cielca. They were worshiping another god. They made an idol. Oni chwalili innego Boga, uczynili sobie bożka. And then they had a wild party. A później po tym wszystkim urządzili sobie dziką imprezę. God had not even finished writing the Ten Commandments and they were already breaking them. Bóg nawet nie dokończył spisywać prawa, a oni już je łamali. So God said, I will make a new covenant with you. Więc Pan Bóg powiedział, nowe przymierze z wami zawrę. I will write my law in your hearts. Moje prawo w waszych sercach it's the zapiszę. Same law, to jest to samo prawo. But it's based on the promise of God, ale tym not razem, the promise of the people.
tym razem ono będzie bazować na obietnicy, którą wypowiedział Bóg, a nie obietnicy, którą powiedzieli ludzie. So why did the old covenant fail? Dlaczego w takim razie to stare przymierze zawiodło? W Księdze Powtórzonego Prawa 4:13 jest powiedziane. He declared to you his covenant that he commanded you to perform. Even ten commandments. On dał ci prawo, które miałeś zachowywać, czyli 10 przykazań. And then he wrote them on two tables of stone. I zapisał je na tych kamiennych tablicach. First four commandments were on the first table. Pierwsze 4 były na pierwszej tablicy. The last six commandments were on the other table. A pozostałe 6 na drugiej tablicy. But it says finding fault with them. Ale powiedział, znajdując w nich problem. The fault with the old covenant was not the law, it was the people. Ale problemem tego starego przymierza nie było prawo, byli ludzie. God said, I'll make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Bóg powiedział, ja uczynię nowe przymierze z domem Izraela i z domem Judy. I also want you to notice something here. Ale zwróćcie na coś uwagę tutaj. God does not make a new covenant with the Gentiles. Pan Bóg tutaj nie zawiera jeszcze przymierza z poganami. He makes the new covenant with the house of Israel. On to nowe przymierze zawiera z narodem wtedy izraelskim, z domem Izraela. Because the new covenant goes all the way back to the Old Testament. Ponieważ nowe przymierze jest wzięte ze Starego Testamentu. Upon what law is the new covenant based? Na jakim prawie bazuje nowe przymierze? For this is the covenant that I will make, says the Lord. Oto przymierze, które ja uczynię. I will put my law in their mind and write it on their hearts. Moje prawa wypiszę w ich umysłach, włożę w ich umysły i wypiszę na ich sercach. It's the same law. To jest to samo prawo. But now it's in the heart. Ale teraz jest w sercu. When we see Jesus dying on the cross for our sin, kiedy widzimy Jezusa, który umiera na krzyżu z powodu naszych grzechów, it breaks our heart. To łamie nasze serce. And he changes us. I to zmienia nas. The Bible calls it a new birth. Biblia nazywa to nowonarodzeniem. And because of our love for God, i z powodu naszej miłości do Boga, we want to obey him. My chcemy mu this is the key być posłuszni. For the power. To jest klucz tej mocy, którą możemy mieć. Now some Christian churches mix this all up. Ale wiecie, niektóre kościoły chrześcijańskie bardzo tutaj to zmieszały. They say, well, once we're saved by grace, we don't need to keep God's law anymore. Mówią tak. Kiedy już jesteśmy pod łaską, mamy łaskę, to prawa Bożego zachowywać nie musimy. That's crazy. Słuchajcie, to jest zwariowane. Because you are saved by grace, ponieważ jesteś uratowany przez łaskę. Obey God's law. To właśnie dlatego, że jesteś przez łaskę uratowany. Chcesz zachowywać prawo Boże. Apostoł Paweł pisze w Rzymian 6:15. What shall we sin because we're not under the law but under grace? Czy możemy w takim razie grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską? He says certainly not. I on powiedział absolutnie nie. Do we then make void the law through faith? Certainly not. Czy my w takim razie sprawiamy, że prawo nie jest już ważne przez wiarę? Absolutnie nie. He says on the contrary, we establish the law. Przeciwnie, my to prawo umacniamy. Let me illustrate this. Ilustracja. I'm driving down the road. Prowadzę samochód. And I'm going too fast. I jadę zbyt szybko. This is actually a real experience. To jest, wiecie co to jest? To jest prawdziwe wydarzenie. And I look in my mirror. I patrzę w lusterko. And I see the red and the blue lights. No i widzę niebieskie i czerwone światła z tyłu. And, oh no. Ojej. I was feeling great. Tak dobrze się już czułem. I was driving down the road, listening to music. Tak mi się dobrze jechało, muzyka grała. I was very happy. Byłem naprawdę szczęśliwy. But I was breaking the law. Ale w tym samym czasie jechałem zdecydowanie zbyt szybko. Once I saw the lights in my mirror, ale kiedy zobaczyłem te światła w moim lusterku, I'm under the law. To już wiedziałem, że jestem I don't pod prawem. Stop. Ja nie chciałem się zatrzymać. But I've broken the law. Ale złamałem prawo. So
I pull over on the side of the road. Więc zatrzymałem się na poboczu. And the policeman comes over. Przychodzi policjant. And he taps on my window. Puka w moje okno. And I roll my window down. Ja otwieram to okno. He said, "Are you in a hurry?" Gdzie się panu tak spieszy? I said, "Officer, I am so sorry." Panie, I said, "I wasn't thinking." Przepraszam. And nie pomyślałem. I tell him, you know, please have mercy on me. Powiedziałem, słuchaj, it's true. Proszę, miej litość nade mną. To prawdziwe wydarzenie. Na faktach. I said, I know I'm guilty. I confess my sin. Ja wyznałem mój grzech, powiedziałem, tak, jestem winny. I said, it's going to be very expensive. Ja mówię, to pewnie będzie drogie. And I'll have to tell my wife. I będę musiał powiedzieć to mojej żonie. That will make my life difficult. A wiesz, to naprawdę sprawi, że moje życie będzie trudniejsze. He said, I understand. On powiedział, ja rozumiem. He said, okay, I'm going to let you go. Wiesz co, pozwolę ci jechać. I'll give you a warning. Ale dam ci ostrzeżenie. You need to slow down. Musisz trochę zwolnić. Once he forgives me, kiedy on mi już wybaczył, I'm not under the law. To już wtedy nie jestem pod prawem. I'm now under grace. Ja teraz jestem pod łaską. He has extended grace to me. On mi dał łaskę. And I go, praise the Lord. No i chwała Panu. Now, what I do, a co teraz zrobię? I rev my engine. O, ty, teraz naprawdę mój silnik zwiększy obroty zdecydowanie. And I put it in third gear. Wrzucę trójkę. And I drive away in a fury. I całą prędkością, z furią odjadę z tamtego and miejsca. There's smoke and gravel coming up out of my car. Spod opony będą piszczeć i będzie się sypał piach spod opon. And I wave goodbye to the policeman. A, jeszcze pomacham na koniec policjantowi. And I say, I'm not under the law now, I'm under grace. Teraz już jestem pod łaską, teraz już nie jestem pod prawem. So I drive 150 miles an hour. Więc pojadę 260 km na godzinę. Can I do that? Czy mogę to zrobić? No. Nie. But I've been forgiven. I'm not under the law. A przecież mi wybaczono. Przecież nie jestem już pod prawem. I don't have to obey the law anymore. Przecież prawa już nie muszę przestrzegać. This is what some Christians are saying. Tak mówią niektórzy chrześcijanie. Jesus died for our commandment breaking. Pan Jezus umierał, zmarł za nasze złamane, za przykazania, które złamaliśmy. He did not die to give us permission to keep breaking the law. On nie umierał po to, żebyśmy sobie teraz mogli łamać ile chcemy te przykazania. Now that he's died for me, teraz, kiedy on za mnie umarł, I want to obey. Ja chcę zachowywać przykazania. Now, you know, the true story, ta prawdziwa historia. The policeman forgave me. Prawdziwa historia, naprawdę mi wybaczył policjant. So I said, thank you so much. Więc ja powiedziałem, o, dziękuję. And I turned on my turn signal. Włączyłem kierunkowskaz. And I looked both ways. Rozejrzałem się. Because I saw the police was still behind me. Ja widziałem, że on jest wciąż za mną. And I drove very slowly out onto the road. I bardzo powoli wyjechałem z powrotem na drogę. And I watched my speed very carefully. I teraz już sprawdzałem, czy nie jadę za szybko cały czas, bardzo uważnie. Because he'd forgiven me. Ponieważ on mi wybaczył. Now I'm more careful than ever. To dlatego teraz będę jeszcze bardziej uważał. This is what it means when it says you're not under the law. I dokładnie to oznacza nie być już pod prawem. But there's another mistake. Ale jest jeszcze jeden błąd. Some people think we are saved by obeying the law. Niektórym ludziom wydaje się, że jesteśmy zbawieni przez nasze zachowywanie prawa. Are people saved by keeping the law? Czy ludzie mówią, że jesteśmy zbawieni przez zachowywanie prawa? Nein. Czy Biblia tak mówi? Nie. 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 For by grace you have been saved. Dlatego przez łaskę jesteście zbawieni. Through faith. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie z własnych sił. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. To jest dar Boży, nie z uczynków, aby się nikt nie chwalił. We do not get saved by keeping the law. Nie jesteśmy zbawieni, bo tak zachowywaliśmy prawo. You cannot work your way to heaven by obedience. Nigdy nie wejdziesz do nieba po prostu zachowując prawo. Yeah, we obey God because he did forgive us. My zachowujemy prawo, my jesteśmy posłuszni Bogu, bo on nam wybaczył. First he forgives us. Najpierw on nam wybacza. Then comes obedience from gratitude and love. A później przychodzi posłuszeństwo z wdzięczności i z miłości do niego.
Billy Graham was asked a question. You know, I'm assuming you know who Billy Graham is. Oh, he was born. Billy Graham powiedział kiedyś takie słowa. Karen and I, we went to see him in Sacramento 30 years ago. 30 lat temu razem z małżonką udaliśmy się, aby go spotkać. Someone asked him the question. Ktoś zadał mu takie pytanie. Does God still expect us to keep the Ten Commandments? Zapytał, słuchaj, czy Bóg wciąż chce, abyśmy zachowywali przykazania? He said the Ten Commandments are just as valid today as when God gave them to Moses 3,000 years ago. Odpowiedział, tak. Przykazania Boże są tak samo ważne dzisiaj, jak wtedy, kiedy 3000 lat wcześniej Pan Bóg dał je Mojżeszowi. Jesus said, till heaven and earth pass away, not the smallest letter or the least stroke would pass from the law. Jezus powiedział, dopóki niebo a ziemia nie przeminą, nawet ani jedna jota z mojego prawa nie przeminie. But now I'm meeting Christian pastors that are saying, oh, we don't need to keep the law anymore. Ale teraz spotykam chrześcijańskich pastorów i oni mówią, a nie musimy już zachowywać prawa. That's a doctrine of devils. To jest szatańska doktryna. Sin is breaking God's law. Grzech to łamanie Bożego prawa. What pastor would tell people it's okay to kill or to steal or to commit adultery? Który pastor powiedziałby ludziom, że wolno kraść, cudzołożyć, zabijać? So why do we want to obey God's law? Dlaczego w takim razie mamy przestrzegać Boże prawo? Jesus said, if you love me, keep my commandments. Pan Jezus powiedział, jeżeli mnie kochacie, zachowujcie moje przykazania. It's because of our love for God. Czyli to z naszej miłości wynika, nasze zachowywanie przykazań wynika z miłości do Boga. Romans 13, verse 10. List do Rzymian 13:10. Therefore love is the fulfillment of the law. Dlatego miłość jest wypełnieniem prawa. When we see the love of God for us, we will obey. Kiedy widzimy miłość Bożą, którą Pan Bóg ma do nas, chcemy przestrzegać prawa. Jesus said the greatest commandment. Pan Jezus powiedział największe przykazanie. Is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Jest, aby kochać Boga całym swoją duszą, całym swoim ciałem, całym swoim umysłem. And so when we love God with all, kiedy kochamy Boga wszystkim, we want to obey. Chcemy być mu posłuszni. 1 John 5:3. Pierwszy list Jana 5:3. For this is the love of God, that we keep his commandments. Bo to jest miłość Boga, Boża, aby zachowywać jego przykazania. Years ago they had these bumper stickers that people put on their cars. Wiele lat temu mieliśmy takie, wiecie, ludzie naklejali sobie na samochody takie naklejki. And it said, if you love Jesus, honk your horn. I tam na tych naklejkach było napisane, jeżeli też kochasz Jezusa, zatrąb. And so people would show their love for Jesus by going, Wiecie, ludzie jeździli, Someone else came out with a bumper sticker. Więc ktoś inny też sobie nakleił taką naklejkę. And it said, if you love Jesus, pay tithe. Jeżeli kochasz Jezusa, oddawaj dziesięcinę. Because anybody can honk their horn. Powiedzcie, bo łatwo jest zatrąbić. It's showing the difference between really doing something and just making noise. Bo jest różnica między naprawdę czyniąc coś, a po prostu robiąc jakiś dźwięk, tak? Hałas. Obedience is the highest form of worship. Więc posłuszeństwo jest takim najlepszym oddawaniem chwały. Samuel said to obey is better than sacrifice. Napisane jest, być posłusznym jest lepiej niż składać ofiarę. So can I be a real Christian without keeping God's commandments? Więc czy mogę być prawdziwym chrześcijaninem, ale nie zachowywać przykazań? Jesus said, now here is how we know if we know him. Pan Jezus powiedział, oto jak wiemy, że go znamy. If we keep his commandments. Jeżeli zachowujemy jego przykazania. If someone says I know God and they don't keep his commandments, the Bible says they're a liar. Jeżeli ktoś mówi, że zna Boga, ale przykazań nie zachowuje, to jest kłamcą? He who says I know him and does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Ten, kto mówi, że zna go, a nie zachowuje przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. You know, we got a picture here on the screen of the Ark of the Covenant. Tutaj na ekranie macie właśnie Arkę Przymierza.
And inside the Ark of the Covenant were the Ten Commandments. A tam w arce, w środku, było 10 przykazań. This was the holiest spot on the planet. To wtedy było najświętsze miejsce na całej planecie. So if I was to ask you, więc jeżeli zapytałbym, zadałbym where is the Holy Land? Gdzie jest Ziemia Święta? You'd say Israel. O, powiecie, Izrael. And I'd say, what is the Holy City? A jak ja was zapytam, które jest święte miasto? Most people would say Jerusalem. Większość ludzi powie Jeruzalem. And I'd say, what is the Holy Mountain? A jeżeli zapytam, która jest to święta góra? They would say Mount Zion. Wiele ludzi powie Góra Syjon. Mount Zion, Mount Moriah, the same mountain. Mount Moriah is the other name, same mountain. Więc Góra Moria i Góra Syjon, ta sama góra. And what was on the mountain? I co było na górze? The Holy Temple. Była świątynia. And in the Holy Temple, a w świątyni, there was a holy place. Było miejsce święte. And then there was the Holy of Holies. Ale było też miejsce najświętsze. And in the Holy of Holies, i w miejscu najświętszym, there was one thing. Był jeden przedmiot. There was a golden box. To był taki złoty box. And in that golden box, i w tym złotym pudełku, there were two stones. Były dwie tablice kamienne. Written with the finger of God. Napisane palcem Bożym. The Ten Commandments. 10 przykazań. It was the holy words of God. To były święte Boże słowa. That's what made the holy mountain and the holy temple and the holy city and the holy land. To dlatego właśnie była to święta ziemia, święte miasto, święta góra. It's the only time God has spoken to a nation and given us his word. To był jedyny raz, kiedy Bóg przemówił do jakiegokolwiek narodu i dał nam swoje słowo. Who does the devil especially hate in the last days? Kogo szatan szczególnie nienawidzi w ostatnich dniach? You read in Revelation 12:17. 12:17 Księga Objawienia. And the dragon was enraged with the woman. A smok rozgniewał się na kobietę. You know who the dragon is? Wiecie, kim jest smok? The Bible says the dragon is the devil and Satan. Biblia mówi, smok to szatan, to diabeł. And he's enraged with the woman. I on jest wściekły na kobietę. You know who the woman is? A wiecie też, kim jest kobieta? The Bible says this is the bride of Christ. Biblia mówi to jest oblubienica, tak? Chrystusa. And the dragon makes war against the woman and her descendants. I ten właśnie smok próbuje walczyć z kobietą i z jej dziećmi. This is the true people of God. To jest prawdziwy lud Boży. What is their primary characteristic? Jaka jest ich główna cecha? They keep the commandments of God. Oni zachowują and have the testimony of Jesus. Przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa. In the last days, w ostatnich dniach, the devil is going to wage war against God's people. Szatan będzie walczył z ludem Bożym. He'll try to get them to forget about the law of God. Będzie próbował zrobić wszystko, żeby oni zapomnieli o słowie Bożym. Or force them to disobey. Albo zmusić, żeby nie byli posłuszni słowu Bożemu. That's why it's so important we understand this subject, friends. Jest dlatego tak ważnym jest, abyśmy rozumieli ten temat. Now we all struggle with obedience. My wszyscy mamy problem z posłuszeństwem. My wszyscy jesteśmy kuszeni przez szatana każdego dnia. Ale bądźcie szczerzy ze samymi sobą. Nie okłamujcie się. Biblia mówi, nie wolno grzeszyć. God does not want us to steal, to lie, to worship other gods or pray to idols. Bóg nie chce, abyśmy kradli, abyśmy kłamali, albo abyśmy oddawali chwałę, kłaniali się bożkom. First be honest with yourself. Najpierw bądźcie szczerzy z samym sobą. Say, Lord, this is your law. Powiedzcie, Panie, to jest Twoje prawo. Give me a new heart now. Daj mi nowe serce teraz. And help me obey. I pomóż mi je zachowywać. What are some of the glorious rewards of keeping God's law? Jakie są nagrody za zachowywanie prawa Bożego? The law is not to be a burden. Prawo nie ma być
ciężarem. The law of God is to be a blessing for us. Prawo Boże ma być dla nas błogosławieństwem. John 15 verse 11. Ewangelia Jana 15:11. Jesus said, "These things I've spoken to you that your joy might remain in you and your joy might be full." Pan Jezus powiedział: "Te słowa mówię wam, aby wasza radość była w was i aby ta radość była zupełna." The Lord wants us to have life and life more abundantly. Pan Bóg chce, abyśmy mieli życie i takie życie obfite. Before I was a Christian, zanim byłem chrześcijaninem, and I was reading the Bible, i zanim zacząłem czytać Biblię, I thought, I don't want to be a Christian. I pomyślałem sobie, nie, ja nie chcę być chrześcijaninem. Because they don't get to have any fun. Bo oni nie mają żadnej radości z życia. If I become a Christian, jeżeli zostanę chrześcijaninem, I'll have to stop my drinking and my smoking. And... Oh, będę musiał przestać pić, palić, to wszystko zostawić. And God will not make you change. He will not force you to change. Bóg nigdy nie zmusi cię, abyś się zmienił. So I kept drinking and smoking. Więc ja sobie tak paliłem, lubiłem się napić. And I would wake up in jail. Budziłem się czasem w więzieniu. Because I had been drinking. Dlatego, że piłem. And God said, "Doug, are you having fun?" A Pan Bóg, wiecie, tak powiedział: "Doug, no i co, jak masz takie życie pełne radości?" Or I'd wake up sick. Albo budziłem się, czując się bardzo źle, przytulając toaletę. God said, "Are you having fun?" Pan Bóg powiedział, no co, Doug, jak są twoją radością? Or I'd spend my last few dollars on cigarettes. Albo wypaliłem przez kilka godzin jeden papieros po drugim. And my breath smelled like a dirty ashtray. Z moich ust wydobywał się zapach jak z popielniczki. And girls didn't want to kiss me. No, żadna dziewczyna nie chciała się ze mną całować. And God said, "Are you having fun?" No, Pan Bóg powiedział: "No i co, jak tam? Cały czas się dobrze bawisz?" And I started realizing. I zacząłem zdawać sobie z czegoś sprawę. God is wanting me to stop the things that are hurting me. Pan Bóg chce, abym przestał robić to. I have much more fun as a Christian now than I ever had before. Wiecie, teraz mam dużo więcej radości niż miałem wtedy. Psalm 119 verse 165. Psalm 119, 165 werset. Great peace have those that love his law. Pokój. Wspaniały pokój mają ci, którzy kochają jego prawo. I have great peace. Ja mam pokój, wielki pokój. I mean, I don't claim perfection. Nie, ja nie mówię, że ja jestem doskonały. But I am committed to obeying God's law. Ale chcę z całych sił zachowywać prawo Boże. And God is transforming me every day. I Bóg zmienia mnie każdego dnia. And I don't worry at night. Ja wieczorem, jak idę spać, nie martwię się. Because I believe Jesus has given me everlasting life. Bo wierzę w to, że Pan Bóg dał mi życie wieczne. And because of his grace and his mercy, i z powodu jego łaski, I have peace. Jego miłosierdzia, ja mam pokój. You can ask Karen, there's not very much I'm afraid of. Zapytajcie mojej żony Karen. Ona wam powie. Because I figure my life belongs to God. Niewielu rzeczy się boję, bo moje życie nie jest moje. Moje życie jest Boga. And I'm immortal until my work is done. Ja nie umrę, dopóki moja misja nie będzie wypełniona do końca. I'll tell you another story about police car. Powiem wam jeszcze o kolejnym wypadku z policją. This man was driving through a neighborhood. Ten mężczyzna sobie przez swoje miasto jechał, tam gdzie mieszkał, w tym miejscu, przejeżdżał. And he drove through a stop sign. I słuchajcie, przejechał, był znak stop, on przejechał, nie zatrzymał się. And he didn't know, but a policeman was watching. Nie miał pojęcia, że obserwuje go policjant. So the police car pulled in behind him and turned on his lights. Samochód wyjechał za nim, włączył światła, włączył sygnał. And the man said, "Oh no." A i ten mężczyzna powiedział: "O nie." I was nie. In a hurry. And now I'm going to have to pay a ticket. A teraz jeszcze będę musiał zapłacić so za he pulled mandat. Over. Więc zatrzymał się na poboczu. The policeman pulled up behind him. Policjant zatrzymał się za nim. And the policeman got out of his car. Policjant wysiadł ze swojego samochodu. The man looked in his mirror. A ten człowiek popatrzył w lusterko. He said, "I know him." I powiedział: "Ja znam tego gościa. That's Fred. He goes to my church." To jest Fred. On do mnie do kościoła chodzi. My razem chodzimy do tego samego kościoła. Maybe he'll let me off.
He'll forgive me. Może on mi pozwoli odjechać, może mi wybaczyć. So the policeman came up and he said, "Hi, Bob." Więc policjant podszedł, mówi: "Cześć, Bob." He said, "Bob, you know you ran that stop sign back there." Ty, Bob, wiesz co? Tam był znak stop, a ty się nie zatrzymałeś. And Bob said, "Yeah, I know. I wasn't thinking. I'm in a hurry, you know. And if you could let me go." No, wiesz, słuchaj, wiem, pamiętam, no, ale spieszy mi się. Fred, the policeman, didn't say anything. Fred, policjant, nic nie powiedział. And he walked back to his car. Podszedł z powrotem do swojego samochodu. And he got out a pad and he started writing. Wyciągnął swój notatnik i zaczął wypisywać bilet, ten mandat. He said, "He could have forgiven me." Bob sobie pomyślał, no przecież mógł mi wybaczyć. He said, "I'm not that big a deal, just one stoplight." No przecież nic wielkiego, jeden znak stop. And he's sitting there, he's getting mad, and Fred is writing out the ticket. No, no i on siedzi, jest naprawdę zły. Jego przyjaciel and siedzi za nim i wypisuje mu mandat. He was getting madder and madder that he wouldn't let him go. Był coraz bardziej zły. So Fred came over. Fred podszedł znowu do niego. He knocked on the window. Zapukał w okno. He rolled down the window that far. No, Bob tylko was mad. Tyle opuścił okno. And he stuck the ticket through the paper. I on mu przez to okno podał mandat. And then he went back to his car. I wsiadł z powrotem do swojego samochodu. The policeman drove away. Policjant odjechał. The man was so upset that he gave him a ticket. Ten człowiek był tak zły, że dostał mandat. And he opened the ticket to find out what the court date would be and what the fine would be. Ale otworzył sobie mandat i zobaczył, kiedy ma się stawić w sądzie, bo tak jest w Stanach Zjednoczonych, i jaka jest wysokość mandatu. And it wasn't a ticket. A to nie był mandat. It was a note. To była notatka. And the wiadomość. The note said, "Bob." Wiadomość brzmiała tak: "Bob, 2 years ago, 2 lata temu, my daughter was killed. Moja córka zginęła. By someone who was speeding. Ponieważ ktoś jechał zbyt szybko. I'm having a very hard time forgiving them. Bardzo mi ciężko jest wybaczyć osobie, przez którą to się stało. Maybe this will help me forgive them. Może to pomoże mi akurat wybaczyć. Because I'll forgive you. Bo ja wybaczę tobie. Will you please slow down? Czy możesz proszę trochę zwolnić?" He didn't write him a ticket. On nie wypisał mu mandatu. He wrote him a warning. On mu wypisał tylko ostrzeżenie. And he said, "It was a speeder that killed my daughter." I podpisał: "To ktoś, kto jechał zdecydowanie zbyt szybko, zabił moją córkę." See, God the Father is saying, "Your sins have killed my son." Bóg Ojciec mówi: "Twoje grzechy zabiły mojego syna." But I love you so much. Ale ja cię tak bardzo kocham. I sent my son to die for your sins. Ja wysłałem mojego syna, żeby on zmarł właśnie za twoje grzechy. That you might be forgiven. Aby tobie było wybaczone. And be given everlasting life. I dał życie wieczne. Instead of everlasting death. Zamiast wiecznej śmierci. And he says, "Now if you love me." I powiedział: "Teraz, jeżeli mnie kochasz, keep my commandments." To proszę zachowuj przykazania. Moses came to the children of Israel. Mojżesz przyszedł do ludu izraelskiego. Said, "God wants to save you from your slavery." I powiedział: "Bóg chce uwolnić was od waszej niewoli." To begin your journey to freedom. Abyście mogli zacząć swoją drogę ku wolności. You must sacrifice a lamb. Proszę, będziecie musieli składać baranka. You take the blood of the lamb and you put it over your door. Weźmiecie krew tego baranka i nad swoje drzwi pomarzecie. And then I will part the ocean for you. I później ja otworzę dla was ocean. You begin your journey to the promised land. Zaczniecie iść w kierunku ziemi obiecanej. After they were saved from the slavery. Ale po tym, dopiero kiedy już byli wolni, then brings them to Mount Sinai. On przyprowadził ich do góry Syjon. And he said, "I am the Lord that saved you out of Egypt." I powiedział: "Ja jestem Bóg, który was wyzwolił z Egiptu. If you love me, here is my law." Jeżeli mnie kochacie, to oto moje prawo. See, Jesus is telling you right now. Widzicie, Jezus mówi wam teraz. I will save you right now. Ja uratuję was teraz. Before you keep any of my laws. Zanim jeszcze będziecie zachowywać moje przykazania. You come just like you are to me. Przyjdźcie tacy, jacy jesteście. Come with your sin. Przyjdźcie z grzechem. Your weakness. Z tym, jacy słabi jesteście. And I will forgive you. I will receive you. A ja wam wybaczę. Ja was przyjmę. He then gives you a new heart. Potem daje wam nowe serce.
And then you feel power and a change. I później dopiero odczuwacie, że macie siłę. And you become a new creature. I stajecie się zupełnie czymś This nowym. Is the gospel. To jest właśnie Ewangelia. God so loved you, Pan Bóg tak bardzo was ukochał, that he gave his son, że dał swojego Syna, that you might not have to perish, abyś nie musiał umierać, that have everlasting life. Abyś miał życie wieczne. All of you can have that gift now. Wszyscy z was mogą mieć to dzisiaj. Some of you maybe made a decision before. Może niektórzy z was już podjęli tą decyzję. But you've drifted from the Lord. Ale oddaliliście się od Boga. You can make a decision right now to come back to him. Możecie teraz podjąć decyzję, aby do niego wrócić. Those of you here, those of you watching, ci z was, którzy są tutaj, albo ci, którzy oglądają przez internet, I'd encourage you to do that right now. Ja zachęcam was, abyście zrobili to teraz. And I'd like to pray for you. You can make that decision right now. I pozwólcie, że ja się za was pomodlę. Możecie teraz podjąć tą decyzję. Would you join me? Bow your heads and let's ask him. Czy dołączycie się do mnie? Będziecie modlić się razem ze mną? Our loving Father in heaven. Nasz drogi Ojcze w niebie. We're so thankful for the good news of the gospel. Tak bardzo dziękujemy ci za dobrą nowinę Ewangelii. That we can come to Jesus just like we are. Że możemy przyjść do Jezusa tacy, jacy jesteśmy. And you will receive us and forgive us. A ty nas przyjmiesz. I pray that each person here right now. Modlę się o każdą osobę tutaj teraz. Will invite you into their hearts. Aby zaprosiła ciebie do swojego serca. Lord, we confess that we are sinners. Panie, wyznajemy, jesteśmy grzesznikami. But we know Jesus died to save us from our sins. Wiemy, że Jezus zmarł za nasze grzechy. Now help us to love and obey you. Pomóż nam kochać ciebie i być ci posłusznymi. And be new creatures. Być nowymi istotami. Give us those new hearts, Lord. Daj nam te nowe serca. We thank you and ask in Jesus' name. My dziękujemy ci w imieniu Jezusa. Amen. Amen.